Czy widzi pan tutaj informację, że to jest materiał biura poselskiego? Nie, nie ma tej informacji. Czy widzi pan informację, że to jest materiał odnowy? Nie, nie ma tej informacji. To jest materiał, który wyłącznie według swojej grafiki mógł być finansowany z prywatnych pieniędzy Marcina Ociepy. Zalał województwo plakatami, billboardami i gigantycznym outdoorem, z którego nie dowiecie się ani jakie jest źródło finansowania tego materiału, ani że pan Marcin Ociepa jest wiceministrem obrony narodowej w frontowym kraju, jakim jest Polska. Czy to oznacza, że on już się z tego rządu ewakuuje? To znaczy na pewno, że gra wyłącznie na siebie. Drodzy Państwo, zadaliśmy sobie trud. Przemierzyliśmy województwo opolskie. Widzieliśmy setki słupów, dziesiątki billboardów z wizerunkiem pana wiceministra rządu PiS, który to ukrywa, który wstydzi się swojego premiera, z których nie wyczytacie, jakie jest źródło finansowania tego materiału. Oszacowaliśmy wstępnie skalę tej kampanii na minimum 230 tysięcy złotych netto. Tylko po to, żeby pan wiceminister w rządzie PiS wprowadzał mieszkańców Opolszczyzny, żeby wprowadzał wyborców w błąd i udawał, że nie jest odpowiedzialny za rządy PiS. Kolejna kwestia to jest wydarzenie spod igły Janusza Kowalskiego oraz Zbigniewa Ziobro. Chodzi o Solidarną Polskę. Jak wiemy powszechnie, Solidarna Polska została w wyniku odrzucenia sprawozdania finansowego partii pozbawiona możliwości uzyskania finansowania. W wyniku tego partia, która dzierży w swojej lepkiej garści polski wymiar sprawiedliwości, dokonuje kamuflażu, zmieniając swoją nazwę, zakładając partię na nowo na nowym KRS-ie, dlatego że nawet gdyby weszli do Sejmu w przyszłych wyborach, to po tym, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza odebrała im możliwość uzyskania subwencji, gdyby PiS się z nimi podzielił pieniędzy, to by ich nie dostali. I to jest partia, która odpowiada za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę skandal i wstyd dla Opolszczyzny. Będę z tym z całego serca walczył. Opole nie będzie stolicą polexitu ani takich farbowanych lisów, i to już udowodnimy w następnych wyborach. To jest jednoznaczny sygnał, że te środowiska, ten plankton polityczny w rządzie Morawieckiego gra już tylko na siebie. Jeżeli mówimy o Solidarnej Polsce, pamiętajcie o tym, że żywią się oni na Funduszu Sprawiedliwości, żywią się na lasach państwowych. Ja z tego miejsca zadaję pytanie również Marcinowi Ociepie, który wstydzi się bycia wiceministrem w rządzie Morawieckiego. Na czym się żywi jego ugrupowanie, zanim sami to wykryjemy? Bo z czego funkcjonują republikanie, to już wiemy. Mowa tutaj o NCBiR. Dlatego jestem oburzony. Jednocześnie rozpoczynam dzisiaj kampanię mającą na celu wyprowadzenie mieszkańców Opolszczyzny z błędu. Są oni notorycznie okłamywani przez media rządowe, przez telewizję rządową i jednocześnie są okłamywani przez własnych wiceministrów, którzy udają, że nie są z rządu PiS-u. Żądam od dwóch wiceministrów w rządzie PiS-u, dwóch wiceministrów z Opolszczyzny, żeby przestali wprowadzać Opolan w błąd i przyznali się, że mają na swoich rękach odpowiedzialność za 7 lat rządów, za gigantyczną inflację, za ruiny wymiaru sprawiedliwości i za szereg afer, które po kolei staramy się wyjaśnić. Jeżeli Solidarna Polska od dzisiaj jest suwerenną Polską, to może jako nowy podmiot w końcu odpowie za grzechy afery ex-bono w Opolu i ludzi Solidarnej Polski. Ministerstwo Sprawiedliwości do dzisiaj utrudnia uzyskanie informacji w celu rozliczenia tej gigantycznej afery. A za tym wszystkim stoją farbowane lisy, między innymi Janusz Kowalski i Marcin Ociepa. Marcin Ociepa, który zawsze kreował się na taką polityczną dziewicę, wcale nią nie jest, bo ma na sobie odpowiedzialność. Marcin Ociepa to nie jest wieczna polityczna dziewica, a to jest człowiek, który odpowiada za to, co się w Polsce dzieje.